baczność, poczty sztandarowe, sztandary szkół powiatu wadowickiego wprowadzić. Spocznij. Baczność do hymnu państwowego. Jeszcze serdecznie witamy w murach jednej z najstarszych szkół w regionie, w której inauguracja roku szkolnego po raz pierwszy odbyła się w 1866 roku. Witamy w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marcina Wadowity w Wadowicach na powiatowej inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Ważnym akcentem dzisiejszej uroczystości będzie nadanie imienia naszej sali gimnastycznej świętej pamięci Tadeusza Jamrozika oraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Przed Państwem Janina Turek, dyrektor liceum. Angelika Wajdura, uczennica klasy drugiej C. Jakub Pancerczyk, uczeń klasy drugiej C. Mamy wielką przyjemność przywitać wszystkich tutaj zgromadzonych. To zaszczyt być gospodarzem takiej uroczystości. Na nasze zaproszenie odpowiedziało wielu znamienitych gości. Witamy inicjatorów i fundatorów dzisiejszej uroczystości, czyli Zarząd Powiatu Wadowickiego w osobach pana Eugeniusza Kurtasa, starosty wadowickiego. Pani Beaty Smolec, wicestarosty wadowickiej. Bardzo serdecznie witamy wszystkich radnych powiatowych na czele z panią Zofią Kaczyńską, przewodniczącą Rady Powiatu Wadowickiego. Zapraszamy do wystąpienia inaugurującego rok szkolny 2021/2022 w szkołach i placówkach powiatu wadowickiego panią Beatę Smolec, wicestarostę wadowicką. Szkoła jest trampoliną do lepszego życia, ale tak naprawdę to od was zależy, jak wysoko będziecie skakać. My, jako władze powiatu, dajemy wam tę możliwość, staramy się w miarę naszych możliwości dbać o to, żeby wasze szkoły były na miarę naszego wieku. Czy nam to się udaje? Myślę, że tak, ale to w waszych rękach jest, abyście skakali jak najwyżej. Na ręce pani dyrektor tutejszego liceum zostaną złożone kwiaty, które będą wyrazem naszej z jednej strony wdzięczności dla wszystkich dyrektorów naszych placówek za ich zaangażowanie, za to, że wszyscy daliśmy radę, a jednocześnie naszymi życzeniami siły i dalszej owocnej współpracy państwa z nami jako organem prowadzącym wasze szkoły. Jeszcze raz pozostaje mi wszystkim wam, uczniom, życzyć wysokich lotów, a państwu, przed którymi na pewno trudny rok szkolny, dużo siły, bo zaangażowania, wiedzy wam nie brakuje. Dziękuję bardzo. Sztandary szkół powiatu wadowickiego wyprowadzić.
rozpocznij. Bardzo prosimy o wystąpienie pana posła Filipa Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, ja oczywiście w pierwszych słowach chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być na inauguracji powiatowych obchodów rozpoczęcia roku szkolnego i też tak ważnej dla nas wszystkich szkole, dla całej społeczności gminy Wadowice, powiatu wadowickiego. Szkoły, do której uczęszczał najznamienitszy z Polaków, najznamienitszy z Wadowiczan, święty Jan Paweł II. Poproszę panią dyrektor delegatury, panią Edytę Stratowską. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, w imieniu pani kurator i małopolskiego wicekuratora oświaty pozwolę sobie odczytać list przygotowany na dzisiejszą uroczystość. Za nami bardzo trudny czas dla edukacji. Rok, w którym nauczanie online przeplatało się ze stacjonarnym. Bardzo Państwu dziękuję za ten rok i przeprowadzenie uczniów naszych szkół i placówek przez ten bardzo trudny czas. Ufam, że wszyscy zdołaliśmy choć trochę odpocząć w okresie wakacji, a baza szkół odświeżona, wysprzątana czeka na dzieci i młodzież. Szanowni Państwo, teraz nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej poświęconej panu profesorowi Tadeuszowi Jamrozikowi przy wejściu na salę gimnastyczną. Sylwetkę pana profesora Tadeusza Jamrozika przedstawi teraz pan profesor Andrzej Nowakowski, również absolwent naszego liceum z 1969 roku. Tadeusz Jamrozik przyszedł na świat w 1935 roku w Ślemieniu nieopodal Żywca w rodzinie leśnika i nauczycielki. Ponieważ te zawody były związane z częstym zmienianiem miejsca pobytu i pracy, to też profesor uczęszczał do szkoły podstawowej w Rawie Leżnej, a następnie do liceum ogólnokształcącego w Jordanowie. Wrócił do Wadowic tutaj i objął schedę po świętej pamięci profesorze Czesławie Panczakiewiczu, który był też chodzącą legendą wadowickiego gimnazjum. Zaczął pracę w wadowickim liceum jako nauczyciel kontraktowy, aby od 1 września 1959 roku zostać nauczycielem stabilnym mianowanym. Pracował 36 lat, aż najdłużej ze wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w wadowickim liceum. Bardzo proszę córkę, panią Katarzynę, doktor Katarzynę Jamrozik o parę zdań. Bardzo dziękuję wszystkim za zaproszenie na tę uroczystość poświęconą przede wszystkim niezwykłemu człowiekowi i świetnemu nauczycielowi, który prywatnie był moim tatą. Ci, którzy go pamiętają, znali, wiedzą, że praca była dla niego posłannictwem i pasją. A ta sala gimnastyczna była jego drugim domem. Państwa obecność tutaj mówi więcej niż bardzo wiele słów. Dziękuję bardzo. A teraz bardzo proszę o przejście do holu. Panie starosto, zapraszamy, proszę pociągnąć za szafę, drabę. Ciągnijcie, powinno puścić. Poproszę o brawa. Świętej pamięci profesorowi Tadeuszowi Jamrozikowi 1935-2016, wybitnemu pedagogowi, krzewicielowi sprawności fizycznej uczniów oraz założycielowi NZZ Solidarność w Wadowickim Liceum. Pracy pana profesora Tadeusza Jamrozika. Jak będziecie państwo wszyscy wychodzić, to zapraszam.
czyli BSP w utworze Marka Grechuty, Świecie Naszym.